Ołtarz wykonał prawdopodobnie warsztat Baltazara Kuncza Sklepacza, choć nie jest to informacja rozstrzygnięta archiwalnie, jedynie na podstawie takiej wiedzy ogólnej. Był to prężny i sprawny warsztat i formalnie jego niewątpliwe dzieła rzeczywiście są podobne do ołtarza głównego w Kościele Bożego Ciała. Ołtarzu było przedstawienie Chrystusa okazującego rany, Chrystusa zmartwychwstałego okazującego rany. Z tych ran wychodziły czerwone druty, bys jako strugi krwi, które kierowane były do kielicha stojącego u stóp. Tak przedstawiano wyobrażeniowo tajemnicę Eucharystii. Treść jest skomplikowanym traktatem teologicznym. Wydaje mi się, że jeszcze wymagającym interpretacji od strony ikonograficznej. Dziś zarzucone, a w XVIII wieku jeszcze wspominane, drugie wezwanie tego kościoła. Kościół nosił wezwanie Bożego Ciała od samego początku, ale chyba była jakaś uzupełniająca konsekracja, czy tylko zwyczajowo, przypisano do niego także wezwanie Matki Boskiej. I ten ołtarz jakby realizuje oba wątki tematyczne w ikonografii swojej. Najogólniej rzecz biorąc, przedmiotem tej treści jest kult Bożego Ciała. Głównym obrazie ołtarzowym, tym większym, mamy scenę wcielenia, czyli po prostu Boże Narodzenie. Natomiast w zwieńczeniu mamy scenę, która przedstawia odkupienie, zdjęcie z krzyża. A po bokach święci, ale także i postacie ze Starego Testamentu, z cytatami ze swoich pism i wypowiedzi. Zapowiadają wcielenie, czyli dziewicze narodzenie Chrystusa z Marii i zapowiadają jego męczeńską śmierć. Myślę, że interpretacja wątków ideowych, które tutaj stworzył Kłoczyński, i pewnie młody Liberiusz, który już tutaj przy nim działał, no to mógłby być temat wręcz pracy doktorskiej. To bardzo skomplikowane treści.